siódmym odcinku programu Rolnik Szuka Żony uczestnicy podjęli pierwsze poważne decyzje, które spotkały się z żywą reakcją widzów. Wybór Sebastiana wywołał burzę na oficjalnym profilu programu. Jeszcze niedawno rolnik wydawał się niemal pewny innej kandydatki, co zaskoczyło fanów programu. Internauci snują teorie na temat tego, co wydarzyło się poza kamerami. W sieci prawdziwa burza. W siódmym odcinku Rolnik Szuka Żony zapadły pierwsze, poważne decyzje. Wiktoria i Sebastian dokonali wyborów, a kandydat Agaty postanowił opuścić program. Najwięcej emocji wśród fanów formatu wzbudziła decyzja Sebastiana. Mężczyzna do niedawna twierdził, że jego faworytką jest Patrycja. Sebastian wybrał Kasię. Internauci mają teorię, Sebastian z Rolnik Szuka Żony do niedawna zafascynowany był Patrycją. Przed kamerami twierdził, że jest ona jego faworytką, początkowo to właśnie Patrycji Rolnik poświęcał najwięcej czasu. To ją zabrał na najdłuższą przejażdżkę kombajnem i wypytywał o przeprowadzkę. Widać było, że kobieta przypadła mu do gustu. W siódmym odcinku Rolnik Szuka Żony doszło do zaskakującego zwrotu akcji. Sebastian postanowił wybrać Kasię. W sieci zawrzało, a internauci snują teorie, pewnie Seba doszedł do tego, że to Patrycja ten ręcznik zrzuciła, dlatego wybrał Kasię, tarza się ze śmiechu. Jeszcze wczoraj był pewien Patrycji na 80%. Dziś wybrał Kasię. Co się tam odwaliło?